Cześć, witajcie w grze The Binding of Isaac Afterbirth. Dzisiaj spróbujemy może Daily Challenge. Zobaczymy, co za postać. Lost? Serio Lost? Po raz kolejny Lost? No dobra, to będzie szybki w takim razie. Ostatni był Azazel, banalny run, wczoraj Magdalena. Znowu banalny run, tylko do nogi matki, a w tej ponownie Lost. I musimy iść do Isaaca. Świetnie. Magdalena tylko do nogi matki, ale Lost. Co tam, do Isaaca. Mamy Holy Mantle, więc jest bardzo dobrze. Bezużyteczny przedmiot. Chociaż w sumie no mamy Holy Mantle, więc... Więc powiedzmy, że w miarę pigułki możemy spróbować. Okej, może się przydać. Nie wróżę sobie tutaj żadnych sukcesów. Zobaczymy. No Holy Mantle jest dobre, bo pozwala nam tutaj znegować jeden efekt, jedne obrażenia na pokój. A więc jest to przedmiot jak najbardziej grywalny. Idealny wprost dla Losta. Ale Lost nie jest wcale prostą postacią. Najbardziej nienawidzę go ze wszystkich postaci. Zresztą nie ma co się dziwić, chyba nikt nie lubi tej postaci. No dobra, zombiaki. X-owe skałki są dla nas niemalże bezużyteczne. No może wypaść z nich Small Rock, ale... No właśnie, generalnie wypadają niebieskie serca, które są nam totalnie bezużyteczne. Rozwalimy TNT. Jakaś szansa na Black Market pod skałkami. A bossem jest Hunt, no! To tu się nasza przygoda zakończy w takim razie. Lemon Party tutaj do niczego się nie przyda. Kostka D4 i tak tutaj nam nie pomoże. Z tego względu, że te duszki niestety nie da się ich zrerolować. Dziwnie muzyka się zbugowała, tak jakby to był już koniec walki całkowicie. Więc to jest ciekawe. To jest jakiś błąd, jakiś bug. Duchy spadać ode mnie. Świetnie, mucha mnie ochroniła. Tak, zabijam duszka. Po zabiciu duszków jest taka muzyczka, jakby się kończyła rozgrywka. Jakby boss był już zabity, także to jest dosyć interesujące. Teraz tak, uważać i nie nerwowo z Huntem. To potrwa. Niestety bardzo długo, ale ryzyko obrażeń jest zbyt duże. No właśnie, najlepiej na spokojnie. Ja tu lubię zbyt nerwowo niestety przy Huncie się zachowywać, co powoduje często dostawanie obrażeń. Okej, połowa życia już mu tylko została. Okej, powolutku. Naprawdę nie wiem, dlaczego musi być aż Isaac w tym Daily Challenge'u. Już spokojnie wystarczyłaby noga matki, albo chociaż samo serce, ale Isaac... Nie rozumiem, co kieruje tutaj twórcami. No dobra. Chociaż przeżyjemy pierwszy poziom, to jest... To jest już coś. Squeezy, okej. Niebieskie serce bezużyteczne, ale Tears Up jak najbardziej. Czyli to by było wszystko, kasy nie mamy, więc spadamy stąd. Tutaj jest basement, więc będzie dobrze. Mam nadzieję. Chociaż wciąż mogą trafić się uciążliwe pająki albo muchy. Z Kerstrumem zaczekam, ponieważ ciągle jest ten błąd, że po starcie gry Holy Mantle nie działa w pierwszym pokoju. Tak samo jest na przykład, jeżeli posiadamy klątwę Horror of Babylon, ona też nie działa. Zaraz w pierwszym tej pokoju widać to po postaci, po jej grafice. Okej, na razie jest całkiem spoko, są muchy. Niegroźne i te głowy, tylko nie dać się trafić. Na takich prostych przeciwników nawet nie używam D4, nigdy nie wiadomo, co się może wylosować. Mamy kluczyk, zajrzymy tutaj. Ząb monstro. Nie wiem, czy nie lepszy już D4 w takiej sytuacji. Okej. Oni nie są jakoś specjalnie trudni, tylko nie dać się trafić. Jakoś bokiem, okej. Dobra, nie wiem, czy ma sens rozbijać te ogniska. Czy chce mi się w to bawić.
Jest bateria w razie czego. D4 też ładuje się co 6 pokojów, więc nie jest to jakiś rewelacyjny przedmiot. Te, niebieskie serce, bardzo pożyteczne. Na pewno mi się przyda. Kasa... Być może do sklepu się przyjdziemy. Być może trafi się tam stopwatch. Stopwatch byłby idealny. Okej. Okay. 15 centów, tak, ale nie mam klucza. Genialnie. Bomb też nie mam, więc się nie dostanę tam. Zatem co? Idziemy na bossa. Monstro. Championowe monstro, tak? Podwójne. Tutaj bardzo łatwo jest oberwać. Pięknie. Jest niestety szybki. Zaraz mnie pewnie któryś trafi. No właśnie, dostałem hita. Tak, mucha jest bezużyteczna, bo widzę, że myślałem, że będzie się aktywować, jeżeli dostaniemy obrażenie pomimo Holy Mantle, ale widzę, że niestety nie. Holy Mantle neguje jej działanie. No, monstro. Uważaj sobie. No, trzymać się z daleka. Dobra, jeden padł, jest dobrze. Mamy tutaj szansę. Mamy szansę. Chociaż do nogi matki chciałbym dojść. Więcej nie potrzebuję. Naprawdę mi więcej nie potrzeba. Jest szatan. Zajrzymy, co ma szatan. Niech ma jakieś fajne deale. Tak, jest diabełek. I czarne serca. Diabełek, spadaj. O, wiesz co, szatan. Wiesz co, szatan. No dobra. Bezużyteczne. Pudełko. Może wypadnie kluczyk. O, mam nadzieję, że będzie kluczyk. Chcę kluczyk. Dziękuję. O, pigułka. I karta siła. Może się przydać. Little larva. Co to robi? Nie mam zielonego pojęcia. Wezmę. Dobra, przetestuję pigułę. Pełne leczenie. Dziękuję. Bezcenny przedmiot w tym momencie. Bezcenna pigułka. Chodźmy do sklepu. Pozostaje się modlić, żeby był stopwatch. Nie ma stopwatcha. Jest pudełko Pandory. A ten przedmiot, cóż to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Biorę. Pudełko mamy. Okej. Okay. Aha, czyli to nam generuje... losowy trinket. Losowy bibelot. Nie wiem w sumie, czy to chcę, czy nie. Wezmę tą małą larwę. Biorę D4. I idziemy stąd. Na pewną śmierć. Miałem nadzieję, że będzie stopwatch, no. Ale cóż. Dwa piętra za nami jak na razie, a tu mamy alternatywne piętro. Podmokła jaskinie, zatopione jaskinie w zasadzie. Ty, kościak. Kościak. Bateria. Jakoś D4 nie użyłem jeszcze ani razu jak na razie. To może być przykre. Niestety bardzo. To wybucha. To na dole, to czerwone nie. Ale to wybucha. Z daleka ode mnie. No, z daleka ode mnie. Umarło wszystko, dziękuję. Są bombki. Widzę, że jest jeszcze bateria. Kolejny Kerstrum. Mam nadzieję, że będzie tam coś dobrego, a nie pająki. Czy ja coś mówiłem o pająkach? I tylko teraz tutaj nie oberwać, bo stąd nie wyjdę. I po prostu umrę tutaj. No. Okej. Serce, dzięki. Co mamy tutaj? Pijawy. Pijawy, małe robaczki w zasadzie. No, idźcie sobie. Idźcie sobie, małe czabiki. Dobra.
Dobra, ty nie jesteś groźny, biały. Czarny już niestety... Tak, bo strzela po śmierci. Okej, bombka. I duży pokój. I z muchami, i biedronkami. Najlepszy. Trzymać dystans. Okej, jedna biedroneczka jeszcze tylko została. Dzięki. Bombka. Znowu wy. Okej, mam latanie, nie boję się was. Możecie sobie być. Póki mam gdzie się schować, to... Może... was być... pełno. A mało, abym dostał. No, giń. Dziękuję. Jest arena, ale... Nie, zwykła skrzynka. Szkoda zachodu. I wy... Wy nie jesteście miłe. Schowam się nad skałką. Schowam się za grzybkami. Nie widać mnie. Teraz mnie widać. Dobra. Przydałoby się więcej obrażeń. Nic nie chcę mówić. HP nie chcę, bo i tak jest bezużyteczne, ale obrażenia? Orbitale? To byłoby coś. Szczęście w górę. Nie mam klucza, dzięki. To nie jest hard mode, powinny wypadać klucze tutaj. I wy. Okej. Okay. Nie mam... Nie mam nic wam do zarzucenia. Możecie tam sobie stać. Możecie nawet pierdzieć, nic mi to nie robi. Jest boss, powiadacie. Klucz, chcę klucz. Nie ma klucza. I dobra, rozwalę to TNT, bo tak... No dobra, spróbujemy wejść do sklepu i... Aha, nie wejdziemy. Myślałem, że jest tu może Secret Room, ale widzę, że nie. Pewnie zmuszają nas do tego, aby pójść do areny, ale nie chcę tam pójść. Może Super Secret? Owszem. Czarna kupa, która ma efekt ogłuszania przeciwników. No dobrze, bossem jest Pip. I to Pip Champion. Może być przykro. Użyję tutaj karty siła. Pip jest przykry. Niestety bardzo. Trzymam się od niego jak najdalej. Mam przenikające strzały, więc to na tyle. Gorzej będzie, jak wyrzuci oczy. No właśnie. Często się zagapię i zapominam o oczach, które po prostu wjeżdżają mi na głowę. No Pip, drugie oko dajesz. Oko, idź sobie. Tylko nie skacz. Nie maj zamiaru skakać. Oczy sio. Oczy sio, powiedziałem. Oczy, idźcie sobie. Pip. No. Pip. Oczy, uważać na oczy. Mam Holy Mantle, wiem. Ale to może mnie nie uratować, okej. Dało radę. Laczki poproszę. Eksperymentalna terapia, szatan. I szatan, wiesz co, chętnie. Naprawdę chętnie. I contract from below. Bardzo dobrze. Missing page 2, troszkę gorzej, ale czemu by nie? Deale są dalej za darmo. Dla Losta, owszem. I ciebie wysadzę. Może wypadnie z ciebie klucz? Niestety nie. Eksperymentalna terapia, powiadacie. Jakie ja mam statystyki? To jest wielkie ryzyko. No dobra. Będę tego żałować pewnie. Jest dobrze. Tym razem jest dobrze. Czy ja chcę iść do areny? Pójdę, no. Potrzebuję klucza. Jak tu nie będzie klucza... Nie ma klucza, za to jest złota bomba. No i co mi po tej złotej bombie, co? Co mi po tej złotej bombie? Jak nie mam kluczy, ludzie, nie mam kluczy.
Złota bomba odblokowana za ukończenie challenge'a Blue Bomber bodajże, on tak się nazywał, ten challenge. Bardzo fajny challenge. Co prawda miałem dwa podejścia do niego, ale naprawdę świetny. Blue Baby, Kamikadze, Mr. Mega i do tego jeszcze... Ups, was jest tutaj za dużo troszkę. I do tego Pyromaniak i jeszcze Brother Bobby. Ale challenge bardzo, bardzo fajny. Także on odblokował nam właśnie złotą bombę. Złota bomba, czyli nieskończone bomby na tym poziomie. Zatem, no nie wiem, dobra, rozwalam grzybki, rozwalam wszystko. Jakaś szansa, że Magic Mushroom wypadnie, też jest, no. Albo zwykłe pigułki. To się może na mnie zemścić, nie wiem, próbuję. Speed down. No, bardzo przykra piguła. Cia. Cholernie przykra piguła. Ała. Gdzie mogą być secret roomy? Tutaj na pewno nie. Gdzie może być secret room? Tam go nie ma. Nie mam pojęcia. Jest tu coś jeszcze do rozwalenia? Czy w tym pokoju mogą być? Wiem, że mogą być. Aczkolwiek... W którym miejscu? Tutaj powinienem postawić bombę, nie wiem. Gdzie ten secret room może być? Nie mam pojęcia. Rozwalę te ogniska, a nuż coś z nich wypadnie, na przykład centy. O, 2 centy. Tu u góry też nie może być. Bo jak? Podejrzewam, że gdzieś tutaj, ale... W którym miejscu? Bomba, co ty robisz w ogóle? Halo, bomba. Gdzieś tutaj? Nie mam pojęcia, naprawdę. Chyba szkoda tracić czasu, po prostu stąd pójdziemy. Po drodze coś jeszcze sprawdzę, ale... A czemu tu nie ma... Aha, jest przejście. Tylko oczywiście had mi zasłonił. Nie wiem, tutaj gdzieś... Gdzie tu może być secret room? Kusi mnie, i to bardzo. Jest szansa, że mógłby tam być klucz, no, po prostu. Tutaj? Spróbujemy z tej strony jeszcze. Tutaj też nie. Szczerze, naprawdę nie mam pojęcia. Tu są jeszcze grzybki. A, porozwalam. Nieskończone bomby na poziom, więc nie ma się czym przejmować. No tu nie może być, więc nie wiem. Bombom drzwi nie rozwalę, nawet nie ma takiej opcji. Zatem co? Idziemy stąd. Tu jeszcze jakiś grzybek, nie wiem, spróbuję. A nóż. Jedno piętro żyjemy dłużej. Ale im dalej, tym trudniej. Arcade. 5 bomb. Rozwalę was. Bo tak? Kasa. Gdybym tylko miał klucz, to mógłbym pójść do sklepu. 15 centów, może stopwatch. Marzenia. Okej. No, proszę nie spawnujcie much. Bo zaraz mi któraś wleci na głowę. No, o, idźcie sobie. Idźcie sobie. Okej. Spawner zginął. Mucha się jakoś dziwnie zbagowała. No właśnie, kontrakt from below. Ej, zombiaki, a ja się nie mam gdzie schować. Zombiaki, spadać. Dajcie mi tu jakieś halo w item roomie albo coś takiego. No.
Dziękuję. Są dwa kluczyki. Jest arena, ale z bossami. Złota skrzynka, kuszące. Jak znajdę jakąś kartę teleportacyjną, to może, może. No. Ta. Mały, idź sobie z tymi muchami. No, spadaj. Spadaj z tymi muchami. Mucha też. I tutaj secret room? Oczywiście, że jest. I woreczek z bombami, okej. I nie wiem, was rozwalę. Ej, Grid? I nie mogę stąd wyjść? Serio? Serio, Grid może stąd wypaść? Z rozwalenia trupków może wypaść Grid? Naprawdę? O nie. Ja tu zginę. Nie miałem pojęcia, że stąd może wypaść Grid. Pierwszy raz się z tym spotykam. Okej, mamy sporo kasy. Tu był Grid, więc co, w sklepie go nie będzie? Ma tu taką zależność, czy nie? Nie mam zielonego pojęcia. Gruby nietoperze i muchy. Nie strzelać we mnie, protestuję. Protestuję, naprawdę. No idźcie sobie, nietoperze. Na szczęście są powolne, ale mają sporo życia. Okej, mucha poszła czerwona, wybuchowa też i nietoperz. Dziękuję. Bombki. Iu, pająki. Naścienne. Na szczęście wersja prostsza. Dobra, idziemy do sklepu. BFF. BFFs byłyby fajne, ale nie mamy żadnych pomocników. Mam tyle kasy, że wezmę. Bo czemu by nie? Kupię klucz i idziemy stąd. Nic więcej wartościowego. I pająki. Gorsze te gorsze. Tym razem. Ale mam latanie. Tyle dobrze. Słyszę, że znowu zaczynam chrypnąć. W item roomie jeszcze mnie nie było. Wypadałoby go znaleźć. Nie wiem, może tu u góry? Owszem. Pająki. Idźcie sobie, pająki. Czabiki też. Co ja bym tu chciał dostać w item roomie? Halo. Zdecydowanie. Albo jakiś inny Allstats up. Koziorożec byłby fajny. Capricorn. I blank card. Fajnie, tylko że nie mam żadnej karty. Jak na razie. Czy ja tam chcę zwiedzać? Nie, nie chcę zwiedzać. Item room był, sklep był, boss... Z D4 nie skorzystałem jeszcze ani razu, zatem zobaczmy, co to jest za karta w sklepie. Nie, nie ma kart, pigułki same były. To ja nie wiem, czy chcę blank karta w takim razie. W sumie... Z tego D4 i tak nie korzystam, więc nie wiem. Gerdi, Gerdi. Nie lubię Gerdi. To jest wersja championowa, czy... jeszcze nie zaczęła strzelać? Chyba wersja championowa. Nie. Niestety nie. Tylko nie dostać teraz. Idźcie se, muchy. Masz bombę. Ta, fajnie, że popchałem tą bombę i w ogóle jej nie trafiła. Gerdi. Gerdi. Też ma sporo życia. Ten kokon mi tu będzie teraz przeszkadzać. Jeszcze pluje. No, weźcie już, zgińcie wszyscy. Mucha, idź sobie, bo im przeszkadzasz. Kolejne muchy. Jakieś kokony. Zabić ten kokon.
Bo tutaj zaraz od niego oberwę. Zaś mucha. Gerdy, wyrzuć coś dobrego, proszę. Daj Halo. A się wkurza, spawnuje tych much i tego innego badziewia. No, dostałem hita przez głupotę własną. Teraz w każdym momencie mogę umrzeć. No, Gerdy, uważaj sobie. Nie spawnuj już niczego, nie pluj, proszę cię. Gin, 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 dziękuję. Dziękuję! HP! Świetnie! Naprawdę świetnie. Dużo mi to daje. W sumie miałbym wziąć blank carda, ale... Niech już zostanie to do D4. W arenie co jest? Szara skrzynka, nie opłaca się. Pewnie i tak będę musiał iść przez ten pokój, więc od razu tu pójdę. Pająki i głowy zombiakowe. No i jestem dead zaraz. Głowa na mnie wpadła, tu są znowu pająki. Jak tu żyć, gdy nie mam życia? No. Zasięg też kiepski. Pająk, idź sobie. Dobra, dwa klucze. Kompas by się przydał, zdecydowanie. Duszki. Martwe dzieciaki i duszek. No. Duszek jest niebezpieczny. Martwe dzieciaczki nie aż tak bardzo. No gin już, proszę. Ile ty masz życia? To jest woreczek bomb czy monet? Monet. Czemu myślałem, że to jest woreczek bomb? I hourglass. To jest glowing hourglass. Coś czytałem, że ten przedmiot, miałem go raz. Nawet go użyłem. Ale... Nie do końca wtedy wiedziałem, jak on działa, a on podobno cofa nas o jeden pokój. Nie wiem w sumie. Zobaczymy. Dobra, spróbuję. Tak, cofa nas o jeden pokój. Aha, i pozwala przejść go ponownie, ten, z którego się właśnie wyszło. To może być użyteczne. Jak się popełni jakiś błąd, to może być nawet dobre. I po co ja tu wszedłem? Nie wiem, ale nic tutaj nie ma. Za to trochę bomb, to znaczy nic nie ma. Są bomby, ale nie ma przeciwników. Pewnie tutaj będzie super secret. Nie ma? Serio? W tym pokoju bardzo często jest. A to niespodzianka. Co mamy tutaj? Wy. No, bardzo się cieszę, że mogę latać. Nie stanowicie żadnego zagrożenia. Absolutnie żadnego. No, gin. Teraz wy. Dzięki za współpracę zgodną. Okej. I 9 bomb. Mógłbym czaszki porozbijać. Pigułka nieznana. Próbuję. Energia. Okej. Może się przydać. Zombiaki. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. No. Obrażenia to mam piękne. Wieki trwa zabicie zombiaków. Jak mi boss wyrzuca HP, to coś się dziwić. Dobrze, że wziąłem tą eksperymentalną terapię, chociaż to mi troszkę obrażenie podniosło. Bo tak to byłoby ciężko. I jelita. No dobra. To nie jest specjalnie trudne. Wystarczy być cierpliwym. I w sklepie pewnie będzie grit, jak znam życie. Tym razem super grit, chyba. Mam nadzieję, że się mylę. O, zabić to. Lost dajesz.
czy jakby szatan się pojawiał i miał jakieś ciekawe oferty, a tak? PhD? Wezmę, bo czemu by nie? Co to jest za pigułka? Telepils, okej, okay. To jest health up, świetnie. Bardzo pożyteczne. I o nie, wy jesteście niebezpieczne. Nowotwory jedne wredne strzelają. No, spadaj. Dziękuję. Spetryfikowana, skamieniała kupa. A nie wiem, wolę tego robaczka mojego. Cokolwiek on robi. Czachy. Okej. I tak wystarczająco, wyjątkowo długo żyje. Jak na losta. Tak, odciski, kallus, akurat mi się przyda. I dobra, postawię tu bombę, zobaczymy co w skrzynce. Klucze, bomby, więcej kasy. Gdyby było jeszcze na co tą kasę wydać. I... nie. Tak was załatwię. Tu mnie chyba nie traficie. Mam taką nadzieję przynajmniej. Nawet mnie nie widzą. No. Pięknie. No, zombiak, podstaw się pod linię strzału. Dzięki. Gdzie jest ten boss? Item room był. Nie było jeszcze item rooma, był tylko sklep. Maszyna. Znowu wy. Gdzie ten item room w takim razie? Tutaj szła pewnie będzie boss. Nie wiem, secret room tutaj? Niestety nie. Tutaj jest boss. O, to jest przykre. To jest bardzo przykre. Zabić to jak najszybciej się da. Teraz się nie podstawić pod linię strzału. No idź sobie. Idź sobie. Gincie. Ciekawe co będzie za boss. To są depsy. Pewnie jakiś uciążliwy boss. Nie chcę mi się tutaj grać. Co ja tu mogę ugrać? Orbitale też mi wiele nie dadzą. No chociaż w sumie... Orbitale mogą być pomocne. Nie wiem, zobaczymy, może pogram. Item room jest na samym dole. Czaszki, jest was sporo, mam trochę bomb. Rozwalę was, czemu by nie? Z nadzieją na jakąś dobrą kartę, ale widzę, że to były tylko pobożne życzenia. Z tej klepsydry jakoś też nie korzystam. Przydałaby się, nie wiem, książka Beliala. Szatan, liczę na ciebie. Byłem w item roomie. Ach, sierota ze mnie. Przecież klepsydra tam była. Skleroza. Mózgi. Klucze. Dobra, no to pora na bossa w takim razie. Secret room tutaj być nie może. Zresztą co w secret roomie mogę znaleźć? Kasę, albo grida, albo baterie. No nie wiem, czasem są jakieś fajne przedmioty, ale... pewnie sąsiaduję ze sklepem. Jednak nie. Będzie tu u góry. Czy ja chcę grać na tym jednorękim bandycie? A w sumie trochę pogram, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczymy jeszcze Secret Room, Grid. Spadam stąd. Nie chcę mi się z tobą gadać. Dziękuję. Ale pogram tutaj w takim razie. Może się trafi jakiś Pretty Fly.
Jak tam moje szczęście, no. Kiepsko raczej. Nie wiem, dam ci do 25 centów i... A jak nie, to cię rozwalę po prostu. Dobra, jeszcze 5 centów i... Idziemy stąd. Pigułka. Health up, dzięki. Dobra. Rozwalę cię, bo tak. Bomba klucz. To co, w takim razie czas na bossa. A bossem jest... War. W dosyć kiepskiej lokalizacji. Myślę, że rozwalę to TNT na dzień dobry. Bo nie chcę się gdzieś trafić przez przypadek. Myślałem, że może zahaczę Wara, ale widzę, że nie. No, War, przestań szarżować. Byłoby miło. Te TNT zniszczyć, zniszczyć. TNT w tym przypadku to zło. War jest szybki niestety, a ja mam speeddowna. No, War. Co ty na to, co? No, przynajmniej jeżeli przeżyję, to War da mi tutaj orbital. To jest w sumie dobre. Tylko muszę przeżyć najpierw. Całe szczęście nie rzuca troll bomb. I całe szczęście nie jest to champion. Dostałem czy nie? Nie dostałem chyba. Muszę bardziej uważać. No War. Dzięki. Tak, rozwaliłem wszystkie beczki. Nie mam się gdzie schować, a War jest szybki. War, daruj sobie. Oj, coś czuję, że to się może bardzo źle skończyć. War, trzymaj się ode mnie z daleka. No, War. Idź sobie. Idź, 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 idź sobie. Tak, tak jest. Pięknie. Dziękuję. Znowu nie ma szatana. O. No dobra, kostka mięsa jest niezła. Tym bardziej, że mam BFFs, więc okej. Jeszcze jeden orbital by się przydał, byłoby dużo łatwiej. Widzę, że mamy alternatywne piętro. Dunk Depths. Okej, jest arcade, czy coś z arcade'a potrzebuję. Jest łóżko, które nie da mi zupełnie nic. Mogę się wyspać, no ale co z tego? Absolutnie dla Losta nie ma to żadnego efektu. Kluczowy żebrak. Wiesz co? Dam ci 5 kluczy. Dostaniesz je ode mnie. Abel. Dobra, masz ostatni klucz. Tylko wypłać coś mi dobrego. Zwykła skrzynka, powiadasz, z bombami. No dobra, Abel. Zawsze coś tam pomoże, no. Tym bardziej, tak jak mówię, BFFs jest, więc... Tu Telepills i... I Can See Forever. I Can See Forever jest dobre. Nie wiem, co się stało, czy był jakiś patch do gry, czy nie, ale stracił się lektor. Chyba, że jest to jakiś u mnie błąd. Nie mam pojęcia. Też troszkę tam grzebałem po plikach, bo próbowałem naprawić ten błąd związany z importem danych. Bo źle mi wyświetla te rzeczy na karcie postaci. Być może coś napsułem, nie wiem. Secret Room tutaj to też jest takie dosyć typowe miejsce, ale nie. Co dają w arenie? Zwykła skrzynka. Nie skorzystam. Brimstone'y. I to jest niestety bardzo przykre. Mam speeddowna. Przydałby się speed up. Więc poszukam takich pigułek. Nie wiem, może gdzieś będą w sklepie albo gdzieś. Bomby mogą się przydać. Jest i item room. Zobaczmy, co tu dają. Lost contact. No, świetnie. Zaczyna być naprawdę dobrze. To jest genialny przedmiot. Dla Losta również jest świetny. Bardzo się z tego cieszę.
Za to ten pokój to zło. Szczególnie z tymi ogniskami, więc po prostu sobie stąd pójdę. Też czaszki wypadałoby rozwalić. Duch. No, duch. Z duchem też trzeba bardzo uważać. Gdzie jesteś? Pokazuj się. Duchu. Duchu, idź sobie. No, nie zabiję go na jeden raz. Nie ma szans. A najlepiej, gdy się właśnie lubię wyłonić przed postacią. No, zginął. Jest secret room. Grid czy nie grid? Grid, więc wiesz co, grid? Idę sobie stąd. Po prostu. Znikam. Tam jest jakiś duży pokój. No dobra, próbujemy dalej. Ja zrobię tylko chwilową przerwę. No dobrze, możemy iść zwiedzać. To jest przykry pokoik, to jest bardzo przykry pokoik, więc używam tutaj telepilsów. Dostałem hita. Tam mamy jeszcze jakieś drugie telepilsy. Niestety magnesy są bardzo zdradliwe. Te kupy również. No właśnie. Marudzę, że nie ma szatana. A dlaczego ja zapominam o rozwalaniu żebraków, trupków i tak dalej? Och. Być może to jest... Być może w ten sposób sprawiłem, że... przegram. Bo być może przez to mi uciekły jakieś ciekawe deale u szatana. Nie wiem, nie chcę iść przez ten pokój. Najlepiej to by było zrobić tutaj skrótowca przez ten secret room, tylko przez tego grida. Mogę użyć jeszcze pigułki. Gdzie ja wszedłem? Nie tutaj chciałem. Mogę użyć jeszcze skrótowca właśnie przez ten secret room i pokonać tego grida. Nie wiem, spróbuję. Tam bardzo nie chcę iść, ale to bardzo. Nie wiem, dobra, rozwalę tutaj te ogniska i powysadzam czaszki. Być może trafi się jakaś fajna karta. Jeszcze te ogniska. Mam trochę bomb, więc skorzystam przy okazji. I wieżyczka. Raczej nie. Kolejna wieżyczka. Ace of Spades powinno mi dawać większą szansę na karty, no. A z czaszek wypadają karty, więc nie rozumiem. Żadnej karty, naprawdę. Dobra, jestem zdesperowany. Jeszcze te rozwalę. Ghost Baby też byłoby spoko. Dobra. Próbujemy z gridem, ale widzę. Przecież wcześniej tutaj były skałki. Czy naprawdę to się może wyrandomować jakoś inaczej? Były tam wcześniej skałki. Serio, były. Nikt mnie nie oszuka, że tutaj moja pamięć coś szwankuje, bo były skałki. Okej, nie jest tak źle. Zapominam, że mam lost contact. Zapomniałem całkiem o tym, więc to mnie znacznie ratuje. Idźcie sobie, gridheady, idźcie sobie, idźcie. Wypadły jakieś dwie karty. No dobra. To było całkiem spoko. Wieża. Raczej nie. I zrobimy sobie skrótowca właśnie tędy. To jest przykre. Nie, toperze i czaszki, to jest bardzo przykre. Abel, dajesz tam. Pomóż chociaż coś trochę. No, nietoperze, idźcie sobie, naprawdę. Zanim mi tutaj te czachy przylecą. O, Abel coś zabił, słyszałem. Moje czaszki, uważać na czaszki. Dobra. Czarna czacha zginęła. Nietoperz, idź sobie. Kolejne czaszki. Nie wleźć w jakieś ogniska, nie wleźć w czaszki, będzie dobrze. No, nietoperze. Okej, i tu jeszcze jakaś czacha nam została. Ale to jest kiepski moment na jej niszczenie. Dobra, spaliła się. Świetnie. Okej. Spróbujemy tutaj to rozwalić. Dzięki szatan, że... Dzięki gro, że tak wcześnie dajesz mi głowę kozy, ale wszystko zostaje wybaczone. Martwy kot, dziękuję bardzo. Nasze szanse drastycznie wzrastają. Jest bardzo dobrze. Niezmiernie się z tego cieszę. Jest idealnie. Holy Mantle plus Martwy Kot.
Jestem jak najbardziej za. Abel, dajesz. Zabijaj. Abel strzela niestety powoli. No dobra, mam nadzieję, że to jest dobra droga do bossa. Do mamusi w zasadzie. To nie jest miłe, niestety. Czaszki lubią drastycznie zmieniać kierunek. Teraz tak, żeby nie zgubiła mnie zbytnia pewność siebie, że mam martwego kota. Bo tak niestety często bywa. No, zabić którąś. Czaszki. Jakie czaszki są uciążliwe. Czaszki to są w zasadzie... Nie wiem, półgłówki. Głowy zombiakowe z mózgiem na wierzchu. No, dziękuję. Jedna w końcu umarła. Jeszcze trzy zostały. Dobra, dwie umarły. Dobra, dwie zostały. Czaszka, tylko nie zmieniaj kierunku. Dobra, ostatnia. No, giń. Proszę cię, giń. Dziękuję. Dobra. Co jest tutaj? Czachy. Dobra, zabiję te czarne najpierw. Dobra, ta zginęła. O, dostałem hita czy nie dostałem hita? Dobra, ostatni. Pół mózg, pół główek. Dwie bombki. Okej. No dobra. Mamusia. Mamusia, mamusia. Coś ciekawego tutaj jeszcze jest? Sklep. Ja chcę jeszcze do sklepu. Zanim pójdziemy do mamy, ja chcę jeszcze do sklepu. Grid był tutaj. Nie ma go w sklepie. Jest szansa, że w sklepie będzie coś super. Stopwatch, to by było już przegięcie na tym ranie, ale chcę spróbować. O, gerglingi. Jest całkiem spoko. Damy radę. Nie ma co marudzić. No, gergling. Gergling. Co ty sobie pogrywasz? Obrażenia. Jeszcze obrażenia by się przydały. Bo jak na razie jest kiepsko. Jak na ten etap gry, to niestety trzy kreski obrażeń to jest zdecydowanie za mało. Na razie wystarczy, ale łum to już nie są przelewki. Łum jutero. To już nie jest tak łatwo. Tam potrzebne są duże obrażenia. Żeby szybko anihilować to, co nas chce zabić. Szczególnie te wszystkie potworki, które wyłaniają się spod ziemi. One są najbardziej niebezpieczne. I dobra, jest sklep, jest czarna czacha. I nietoperzy. Dobra, czacha chyba nie jest tak bardzo niebezpieczna jak te nietoperze. Ginąć i nie szarżować. Okej, i czacha. No. Serca. Humbling Bundle, zdecydowanie. Ta piguła to Balls of Steel. Serio? Nie może być jakiegoś speed-upa? Speed-down sporo mi tutaj przeszkadza. No dobra. Czyli stopwatcha nie będzie niestety. Oba secret roomy były. Bo mieliśmy I Can See Forever. Zatem co, próbujemy z mamusią. W razie czego mamy 9 żyć, więc możemy próbować do skutku. Cześć mamo, jestem Lost. A nie Isaac. Chociaż w sumie może jestem jakimś martwym Isaaciem. W sumie najlepsza to by tutaj była wersja championowa matki, szybka matka, popularnie zwana. Ja nie jestem najlepszy w unikaniu. Tak, zaraz mnie coś trafi pewnie. Zombiaki. Za dużo czasu zajmuje mi zabijanie tych wszystkich spawnów matki. Jej samej niestety niewiele robię. Głowa zombiakowa. Ona jest niebezpieczna, jest szybka. No matka, dajesz. O, jeszcze zombiaka sobie tutaj zespełniłaś. Serio. Oczko, 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 zabić oczko.
się musi ta matka patrzeć, no. Coś wybuchło, nie wiem co, ale coś wybuchło. A, ten spawner much. Okej, te muchy nie są groźne. Dobra, głowa. Giń. Gińcie, gińcie wszyscy. Dobra, połowa życia jej została. Gdzieś się patrzysz, co? Znowu się patrzysz. Idź z tymi oczami. Ja, teraz nóżka. Dobra. Mucha. Mucha jest bardziej niebezpieczna. Noga też. No, oczka. Speed down, to boli. Szatan, liczę, że coś będziesz mieć. No, matka, uważaj z tą nogą. Bo kogoś trafisz. O nie, co za moby przykre. To jest bardzo nieprzyjemne. To jest niestety bardzo nieprzyjemne. Zabij go, matka. Kostka mięsa, kostka mięsa. Ten po zabiciu zaś pająki wyrzuca. No. Nie zauważyłem tej głowy zombiakowej. O, za dużo się tu tego nazbierało wszystkiego. Kostka mięsa. Dziękuję. Przeżyłem, matkę. Jest Polaroid. Dostałem chyba jednego hita, tak? Czy nie? Nie wiem. Co mamy tutaj? Pakt. Jasne, że tak. Dzięki, szatan. To rozumiem. Pięknie. Idziemy w głąb. Tu już nie będzie niestety różowo. I złota skrzynka, jasne. Klucze. Może tak jak Steven, albo Cricket's Head. Nie miałbym nic przeciwko. Trzy czerwone skrzynki. I muszę. Łapka Gapiego i używam klepsydry. Dziękuję za współpracę. Nic przydatnego. Chociaż kurczę, nie podniosłem łapki Gapiego. To był błąd. Mogłem ją podnieść. Mogłem ją podnieść. Dobra, naładujemy kostkę i wejdę tam jeszcze raz. Naładujemy kostkę. Naładujemy klepsydrę. I pójdę tam jeszcze raz. Muszę ją podnieść, tą łapkę. I przydoby się jeszcze jakiś trzeci koci przedmiot i będziemy uratowani. Będziemy w domu. Mam martwego kota. Łapka Gapiego. Wystarczy trzeci koci przedmiot i będzie świetnie. I fistula. To może boleć. To może bardzo boleć. Nie chcę rozbijać jej aż tak bardzo na części. Chociaż w sumie są skałki, nad którymi mogę się schować, a robaczki wtedy nie będą nam już groźne. Okej. Naładuje się nam klepsydra, więc... Tylko czy klepsydra nie spowoduje, że będę jeszcze raz powtarzać fistulę? Nie wiem, pójdę tutaj. Tu jest troszeczkę przyjemniej. Zabić te dzieciaczki martwe, limbusowe. Dobra. Nawet jeżeli miałbym powtarzać ten pokój, to wolę już ten pokój niż fistulę. Ej, Bel, dajesz. Pomagaj chociaż coś trochę. Dobra. Idę jeszcze raz do areny. Zrobiłem błąd, ale jest to błąd do naprawienia. Zatem... Speed up, poproszę jeszcze jakiś speed up i będzie idealnie. Łapka była tutaj, tak? Zgadza się. Podnoszę łapkę. Chubik. Chubik, idź sobie. O, musiał zespawnić coś.
Dobra, podnoszę klepsydrę w takim razie. Powinno mi tą łapkę zaliczyć. Taką przynajmniej mam nadzieję. Okej. Czyli przenosi mnie to do poprzedniego pokoju, w którym byłem. Okej. Nie wiem, zajrzymy tutaj i to jest niestety błąd. To jest niestety bardzo duży błąd. Bo nie mam tego jak rozbić. Umrę tutaj. Po prostu tutaj umrę. Niestety. Niestety tutaj umrę. Więc nie wiem, czy chcę tutaj iść. Spróbujemy tak na YOLO. No właśnie, to był lepszy pomysł. Martwy kot, dziękuję. Zostało mi 8 żyć. Huh. Tutaj nie ma nic ciekawego, to jest ślepy zaułek. Okej, ale nie jest źle. Gdyby nie ten martwy kot, to byłoby już po całym ranie. Źle to rozegrałem, ale dobra. Póki co żyjemy. Myślę, że to jednak będzie w prawo. Taką mam nadzieję. Nie wiem, tutaj? Na tego uważać, jelita nie są groźne. No, gdzie tutaj we mnie plujesz, co? Pokazuj się. Dobra, jeszcze to. Zabić, zniszczyć. Okej. Okay. Sporo kasy. Szkoda, że już tutaj nie ma sklepów, niestety. Okej. Okay. Tu przeżyjemy spokojnie. Świetnie. I duży pokój, ale jest też boss. No, bardzo dobrze. Nie za dużo was tu trochę. Jakieś mutanty. Nowe mutanty z Afterbirth. Okej. Czy tutaj może być Super Secret Room? Nie ma. A, idziemy na bossa. Nie ma co. Fuck you game! Naprawdę musiał być tutaj Bloat? Serio? Serio musiał być tutaj Bloat? Nie, za jakie grzechy? Za jakie grzechy Bloat? Naprawdę? Dostałem hita, bo jestem sierotą. Oczka mnie tu zaraz dojadą. Ja nie mam szans uciec przed tym jego dolnym brimstone'em, niestety. Niestety. Dobra, jedno życie w plecy. Kolejne już. Ta, musiał tu skoczyć. Ja tu sobie po... Znowu to zrobiłem. Chciałem uciec przed okiem i przelazłem dołem. Przelazłem dołem, co spowodowało, że trafił mnie ze swoich oczu. Bloat, skocz tutaj na dół. Bardzo cię proszę. Uważać na oczy. Uważać na oczy. Mówię, uważać na oczy. Bloat, oczy, znowu oczy. Dobra, ja tu sobie poczekam. Oko. Oko, oko, oko! No dobra. Zostało mi 6 żyć. Niestety, szmaciarza muszę zabić. Bomby. Ja nie umiem korzystać za bardzo z bomb. To jest przykre. Bloat, skacz tutaj na dół, oko. Chodź tutaj na dół, Bloat. Znowu oko. To już jest chamstwo, że tutaj się Bloat pojawił. Znowu oko. Idźcie sobie, oczy. Zabić go! Oczy! Oczy spadać! Bloat, skacz tutaj! Oko, trafiło mnie. No to będziemy próbować kolejny raz pewnie, bo zaraz mnie coś trafi i będziemy korzystać z kolejnego życia martwego kota.
naprawdę Bloat. Aż bym naprawdę wolał, nie wiem, Teratomę. Która też jest uciążliwa, ale Teratoma byłaby już lepsza niż Bloat. Bloat, skacz, proszę. Oko, 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 oko. Trafiło mnie oko. No dobra, ile żyć mi zostało? Chyba 4, tak? Albo już nie umiem liczyć. Nie wiem, może korzystać z tych bomb? Naprawdę nie wiem. Próbuję go jakoś bokiem trafić, nie wiem. Może próbować, żeby Abel go jakoś trafiał. Szkoda, że Lost Contact niestety tutaj Brimstone'a nie jest w stanie wchłonąć. No dobra. Kurde, feralne miejsce. Bloat, skacz, proszę cię. Skacz, skacz, skacz. Bez Brimstone'a, proszę. Znowu skaczesz. Ten skok jest już niepotrzebny, Bloat, słuchaj. Idź sobie. Chcę to przeżyć. Bardzo chcę przeżyć. I tak już straciłem na tobie za dużo życia. Oh, Bloat. Naprawdę Bloat. Naprawdę Bloat. Oko, 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 oko. Dobra. Dobra, 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 dobra. Jest w miarę... Oczy. Oczy. Idźcie sobie. Naprawdę. Dostałem hita i ten mnie trafi teraz. Udało mi się uciec. Ale niestety wystarczy, że mi coś dotknie i jestem martwy. Oko, idź sobie. Oko, 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 oko. Prawie. Dziękuję. Zabity. Huh. To była wyczerpująca walka. Bloat jest niestety takim bossem, którego nie znoszę. Chyba jeden z gorszych bossów. Dobra, dostaliśmy smoczek. Krampus, cześć! Cześć, Krampus. W sumie możesz dać głowę, chociaż nie wiem, czy wolę głowę. Nasza klepsydra jest niezła. Więc... Tylko nie kręć tym Brimstone'em, proszę cię. Nasza klepsydra jest w miarę fajna. Więc myślę, że ją sobie zachowam, chyba. Krampus mógłby w sumie dać węgiel. Z bryły węgla bardzo bym się cieszył. Liczyłem na jakiś dobry deal, no ale... Jeżeli Krampus wyrzuci węgiel, to też nie będę mieć nic przeciwko temu. Kręci Brimstone'em. No, Krampus, dziękuję. Dał węgiel, spoko. Chyba z jakieś, nie wiem, 4 życia mi jeszcze zostały. Czy ja coś tam jeszcze chcę? Nie chcę nic. Idziemy stąd. Walka z matką też nie będzie prosta, jeżeli tam dożyję w ogóle do tego momentu. Co dają w arenie? Złote skrzynki. Złote skrzynki. Mogłem tam nie zaglądać. Tu co? Muchy! I kupa na środku. Ha. Zobaczę chociaż, co jest w tych złotych skrzynkach. Chociaż zobaczymy. Jeżeli tu jest jakiś Cricket's Head. Masa kasy. Podwojenie kluczy. Podwojenie bomb. Nie wiem. Nie wiem, czy ja tu chcę zostawać. Zrobimy tak, jeżeli dostanę jednego hita, obroni mnie Holy Mantle, ale jeżeli dostanę, to się po prostu stąd teleportuję i tutaj już nie wracam. Chubb jest jeszcze prosty. No, Chubb już nie żyje. Podwoję sobie bomby, to są telepilsy. Teraz będzie co? Loki. Loki jest spoko. Loki nie jest groźny w żaden sposób. Najgorsza będzie Fistula.
No tak, pięknie, pięknie rozwalić skałkę. Niestety nie. Nie zdążyłem. No, Loki gin. Nie utrudnij życia. Tak, 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 tak. Zabić muchę, rozwalić skałkę, w której była zwykła skrzynka, okej. Okay. No i teraz jest fistula. To jest niestety najmniej przyjemna fala z tej areny. Tak, rozwalę jak najwięcej. Okej, okay. Okej, okay, okej. Okay. Było całkiem spoko. Arena się za bardzo nie opłacała, no. Widzę, że niestety Cricket's Head czy Steven to zbyt dużo. No ale cóż, co tu było? Kolejna złota skrzynka, okej. Okay. Podwojenie serc. Tak, ratuje mi to życie, naprawdę. Magik. Magik będzie bardzo fajny na mamusie. Max kasy. Money equals power. Marzenie. Karta magika będzie fajna na walkę z mamusią. Pewnie będzie trzeba przejść i tak tędy. Wieżyczki, powiadacie. I spawnery much. Więc pozbyć się ich. Jak najszybciej. Muchy mogą być przykre, a was to załatwię bez problemu, myślę. Tym bardziej, że są tu skałki. Tu coś mi zostało, jeszcze żyje. To jest podwójny. Okej. No, otwierać się. Otwierać się, mówię. Jeszcze ty. Halo. Wieżyczka. No. Takie duże pokoje to ja lubię. Nie widzę w tym żadnego problemu. No. To wszystko. Jakieś skałki X-owe ze Smolrokiem? Nic nie widzę. Tutaj też nic nie ma. I kupy, kupy, kupy. Rozwalić tą dużą, małe już nie będą groźne, ok? Załatwię was w ten sposób. Duża strzela, co może być niebezpieczne. A te małe to już pikuś. No, dzięki. Tutaj Secret Room. Owszem. Max kasy. Jeszcze więcej kasy. Aha, ciebie nie ma sensu rozwalać, mam głowę kozy. Steam Sale? Serio? Jeszcze tyle sklepów będzie. No dobra, kolejny duży pokój. I bulgoty. Jest ok. Damy radę bezproblemowo. Nie ma żadnej trudności. Takie pokoje też mogą być. Jeszcze gdzieś jeden żyje. Gdzie on żyje? Tutaj żyje. No, co to za szarża? Hej. Okej. Okay. Kasa. Świetnie. Stars, gwiazdy nie przydadzą mi się do niczego. Pewnie w prawo. Więc zobaczmy w tę stronę. Złota skrzynka, maska, pięknie. Kerstrum, w Kerstrumie mamy diabełki. Gdzie jesteś, diabełek? Pokaż się, okej. Okay. Klucze. Tu będzie co, pająki? Nie. Oczka, to jest przykre. Tutaj mogę dostać. Nie mogę trafić tego czempionowego oka, okej. Okay. I kasa. Tutaj nie tędy droga. Dobra. W oryginale to był dosyć rzadki przeciwnik. I ten pokój też nie jest jakiś szczególnie straszny. Też damy radę. Ile was jeszcze zostało? Dwa mutanty. Okej, i to jest ostatni. Wypatruję jakichś x-owych skałek.
Ale tutaj nic nie ma. Nie, tutaj też nic nie ma. Tutaj... Serio? Niczego? No dobra. Zatem tędy. No jest mamusia. Jest mamusia. Tutaj secret room być nie może. Co to jest? Emperor. Interesujące. To co, próbujemy z mamą. Oczka są niebezpieczne. Tak, dostałem hita, więc tu będzie po mnie. Niestety. Oczka mnie dopadną, albo jakiś pocisk mnie trafi. Zabić to oko. Nie zdążyłem. Niestety nie zdążyłem. Mam bomby. Więc nie wiem, postawię tutaj bombę i dostałem hita, bo to było w złą stronę się ruszyłem, niestety. No, oczko gin. Oczko gin, niestety, tak. Popróbuję postać tutaj. Mam dwa orbitale, mam lost contact. Przy czym na pewno coś zespawnuje, pewnie jakąś teratomę albo na przykład tych. Za chwilę będzie jakaś teratoma, jak znam życie, albo czap. No, teratoma. Pięknie. Maska mi obroniła, ale tu wlazł we mnie pająk. Świetnie. Nie wiem, ile mam życia. Chyba z dwa mi zostały. Masz z bomby. Tu się spawnuje kolejne oko. Nie traf mnie tym laserem, bardzo cię proszę. Tu mamy następne oko. Ten laser mnie pewnie trafi. Na szczęście nie. No właśnie, bomby. Użyjmy bomb. To nam może znacznie ułatwić sprawę. Jeżeli tylko trafię tymi bombami. A, kłębki. Jeszcze mam Holy Mantle, jeśli się nie mylę. Dobra. 1/3. Bomba. Maska mi obroniła. To jest niestety przykra faza. Za chwilę będzie Brimstone pewnie. Niestety nic jej nie robię. Teratoma. Świetnie. Dzięki matka. Dzięki matka za teratomę. Na szczęście jej pociski tą teratomę niszczą. Pająki są tak uciążliwe, że jeżeli tę teratomę rozbijemy, to niestety potrafią wpadać nam prosto na łeb. Okej. Dobra, to jest niebezpieczna faza. Masz bombę. Gdzie jest ta bomba? Nie postawiłem tej bomby w końcu. Masz matka bombę. O, wy. Brimstone będzie. Będzie Brimstone. I niestety Brimstone mnie zabił. Czyli miałem wcześniej jakiegoś hita. Och. Co za życie. No dobra. Martwy kot. Dzięki za wszystko. Zabić to oko. Tu jest kolejne, nie dać się trafić. Gdzie jest następne oko? Pode mną. Dostałem hita. Bo się oko pode mną zespełniło. Pięknie. Jak ja to kocham w Isaacu. W tą bombę. No, matka, masz z bomby. Jeszcze jedna bomba. No. Te bomby chociaż coś ci robią, czy nie? Nie mam Holy Mantle, to jest przykre. Czyli nie wróżę sobie tutaj przyszłości, matka bomba. Pięknie. Tak, obroniła mnie maska. Niestety Lost Contact w tej fazie jest uciążliwy. Tak, znowu teratoma. Pięknie, wlazłem sobie w pocisk. No to co, chyba zostało mi ostatnie życie. Użyłem Emperora, no dobra. I użyłem klepsydry, po co, nie ma, nie wiem. To było jakieś dziwne użycie. Tak, musiało się to oko tam zespawnować, naprawdę. Okej. Wolę przejść na drugą stronę.
Ta bomba źle postawiona. Okej. Próbujmy. Próbujmy. Ta, nie za dużo tego tutaj. Troszkę dużo. Tych spawnów. Wszelkiego rodzaju. O, matka, matka. Ta, teratoma znowu, po raz kolejny. Zabijać tą teratomę, jak jest z daleka ode mnie, pająki spadać. Zaraz będzie faza ze strzałami z karabinu. No właśnie. Orbitale. W którą stronę, matka, ten brimstone, co? Uff, jest szansa. Jest szansa, że to przeżyje. Jest spora szansa. Dobra. Dzięki. Jest szatan. Szatan, proszę cię, Gapi, proszę cię. Nie, jest diabełek. Na dzień dobry mnie trafił. Pięknie. Dzięki, szatan, w ogóle. Oh, za życie. Mam tyle pilsy. Nie, ja wolę tu budzić Emperor, tak? Tak, jest Emperor. Biorę Emperora. Idziemy w takim razie do katedry. Mam chyba tylko jedno życie, coś mi się tak wydaje. I tak, tutaj użyję Emperora, pójdziemy od razu na Isaaca. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo zwiedzanie tutaj czegokolwiek chyba nie ma zbytnio sensu. Dobra, ja tylko chwilowa przerwa, bo znowu chrypnę, tylko muszę się czegoś napić i idziemy zaraz walczyć z Isaacem.
No dobrze, zatem myślę, że możemy próbować walczyć z Isaaciem. Isaac nie będzie aż taki trudny, najgorsza będzie jego druga faza. Tutaj są te jego losowe promienie światła z nieba. The Lost versus Isaac. Ja wolę być z prawej strony Isaaca, nie wiem, mam takie przyzwyczajenie, o wiele lepiej jest mi tutaj. Tak jak mówiłem, najtrudniejsza będzie druga faza. Po pierwsze losowe światło z nieba, po drugie aniołki. Aniołki bywają bardzo tutaj nieprzewidywalne. Myślę, że z bomb tutaj nie będę korzystać. Jest to dosyć niebezpieczne. Na razie jest całkiem spoko. Tutaj Lost Contact no, ratuje nam tyłek, nie ma co ukrywać. W tym miejscu też stoimy, więc Abel tutaj też nam coś pomaga. Dry Baby byłoby jeszcze tutaj bardzo fajnym przedmiotem, bardzo fajnym pomocnikiem. No właśnie, druga faza, to jest najgorsza faza ze wszystkich możliwych. Za chwilę jakieś aniołki się pojawią, no właśnie. No właśnie, aniołki. Aniołki spadać. Czy ja dostałem, czy nie? Nie wiem. Aniołek, naprawdę w tym miejscu się musiałeś mi zespawnić. No właśnie, trafiło mnie... Trafił mnie promień z nieba. Więc już nie mam Holy Mantle. Teraz uważać, za chwilę znowu pewnie będą aniołki. No niestety. Dobra, jeden już nie żyje. Isaac, jakieś właśnie promienie światła, może trafisz tego aniołka, co? Muszę się sam tym zająć, jak widzę. Dobra, jest druga faza, trzecia faza, druga faza za nami. Stary mi trafił promień światła w tym miejscu? Serio? To zawsze było bezpieczne miejsce. I co? No dobra. Próbujemy po raz drugi z Isaaciem. Och, przeżyłem drugą fazę, a zginąłem na trzeciej. No, co za chamstwo, co za chamstwo. To jest niestety bardzo, bardzo przykre. Powtórka z rozrywki. To jest chyba moje ostatnie życie. Ostatnie życie martwego kota. Chciałbym ten challenge daily run zaliczyć. Bardzo bym chciał. A przecież my nie kończymy na Isaacu, tylko na Blue Baby. Przecież mamy Polaroida, musimy iść do Blue Baby. Teraz się zorientowałem. Czemu mi się ubzdurało, że walczymy tylko z Isaaciem? Przecież jest Polaroid na ikonce. Ha, co za życie. Aniołki, iść sobie. Aniołki, coś powiedziałem. Dostałem hita. Aniołek. Nie mam już Holy Mantle. Isaac, tylko proszę bez aniołków, bardzo proszę. Na nic prośby. Jeszcze w takim miejscu tutaj musiał, prawda? No musiał. Aniołek, idź sobie. Aniołek, coś powiedziałem. Jeszcze więcej aniołków, serio? Serio? Kostka mięsa mnie obroniła, widziałem. Widziałem. No, no to jest koniec. Niestety. Było dobrze, ale się skończyło. No cóż. Niestety. Miejsce oczywiście dalekie. Bywa. No cóż, to by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Zobaczymy jeszcze tutaj pierwsze miejsce. Tak, oczywiście widać, ludzie cheatują. I to na potęgę. Nie ma uczciwości. No cóż, ja wam dziękuję i trzymajcie się. Na razie, cześć.